Troszkę będzie inny pokaz, że nie taka, nie takiej, jaką Państwo tutaj jesteście na to nastawieni. Będzie to szerwielka sportowa. Ponieważ zapewne hobbici chodzili do... Czy coś słychać? Bo ja nie też uważam, że mikrofon zdecydowanie przeszkadza. Ponieważ zapewne elfy hobbici chodzili do szkół, z tego czasu w szkołach zamiast był elfów, pływania, gimnastyki korekcyjnej była szermierka. Miała to dwojakie formy, funkcje. Z jednej strony przydawała się na polu walki, a dwa była też szermierką, właśnie szermierką turniejową, pokazową i czymś, co było powiedzmy honorowe, dlatego że to głównie w szkołach rycerskich od mniej więcej XIX wieku szermierka sportowa się wywodzi. W związku z tym, że ta szermierka sportowa przejęła tradycję historycznej szermierki i tradycje rycerskie, więc również i powitanie i pożegnanie z tej tradycji właśnie czerpie. Więc proszę chłopców, przywitać się. Zaraz tutaj chłopcy staną naprzeciwko siebie i rozpoczną walkę, ale nim stańcie właśnie naprzeciwko siebie i ze sobą się przywitajcie. Teraz tak, w szermierce sportowej przy sygnalizacyjnym aparacie elektrycznym ważne jest, czy sprzęt przed walką sprawdzamy, czy działa. Więc sprawdźcie, proszę. Niestety to jest rzecz użytkowa, bywa, że się psuje, a sygnalizacja ma trafienia, ma obowiązywać każdy inny, powiedzmy, miejsce na ciele przeciwnika, za wyjątkiem właśnie osłony dłoni, ręki uzbrojonej. Ta osłona po prostu chroni przed bolesnym dosyć trafieniem w rękę. Dobra, jak widzicie Państwo, szermierze są ubrani w strój biały, więc troszkę to nie w konwencji dzisiejszego występu. Tak, chiński uczymy jednak troszkę pewnie. Czyli cały biały strój, to jest tradycyjny strój szermierza. Na twarzy mają maski. Maska ochrania twarzową część. Kask, jak się jedzie na motocyklu czy na rowerze, w szermierce jest maska. Na ręce uzbrojonej szermierze mają rękawice. Jedna rękawica, druga ręka nieuzbrojona nie jest ubrana w rękawice, służy do podawania ręki po zakończonej walce. Strój, bluza. Pod bluzą jest obowiązkowy plastron, czyli od strony ręki uzbrojonej taka dodatkowa osłona, która jest budowana z materiału, z której się wykonuje kamizelki kuloodporne. To jest na bazie kewlaru, czy nawet z nowszych technologii. W przypadku złamania broni i nie daj Boże przebicia bluzy ma ochronić te żywotnie istotne części ciała przed zranieniem. Od połowy lat 70. nie zdarzyły się praktycznie wypadki zranienia w trakcie walki i jest to zabezpieczenie, któremu służą przede wszystkim wytyczne Światowej Federacji Szermierczej. Stawiamy maksymalną uwagę na bezpieczeństwo zawodników. Temu też służy sam sposób przeprowadzenia walki, czyli wszystkie działania, początek, zakończenie starcia. O tym decyduje sędzia, w tym wypadku ja. Czyli nie ma trafień po komendzie stój, przed komendą naprzód. To służy wszystko bezpieczeństwu. Proszę ubrać maski i przyjąć postawę szermierza. Walki toczy się w zależności od kategorii wiekowej do różnej ilości trafień. Dzisiaj sobie chłopcy powalczą do 8 trafień, żeby Państwo mieli